Witam Was, kochani, w kolejnym filmie na moim kanale. Jestem niesamowicie podekscytowana, bo dawno nie było takiego wyzwania albo coś takiego. Słuchajcie, tak jak widzicie po tytule, przez cały kwiecień będziemy czytać Sarę J. Maas. I w sensie to jest tak, że nie tylko oczywiście, ale po prostu kwiecień poświęcamy na to, żeby jej książki w końcu przeczytać. Bo ja osobiście jestem w trakcie dwóch jej serii, plus trzeciej w ogóle nie czytałam. Dlatego chciałabym po prostu, tak wiecie, zmotywować się do tego, żeby właśnie te dwie serie dokończyć i trzecią serię zacząć. Ale to nie wszystko, ponieważ osoba, która będzie najwięcej się udzielała, będzie mnie oznaczała, będzie, no po prostu będzie i będę widziała, że jest zaangażowana w to wszystko, wygra. Słuchajcie, wygra co? Zaraz Wam pokażę, co wygra. Wygra całą serię Księżycowego Miasta, włącznie z najnowszym tomem, czyli z Domem Płomienia i Ciernia. Także myślę, że jest w sumie o co walczyć, bo tutaj macie, wiecie, no pięć książek i w tym jedna taka. Także tak, już Wam teraz mówię o szczegółach, jak już przykułam Waszą uwagę i jak już doskonale wiecie, co możecie zyskać, biorąc udział w tym maratonie i wspierając go, no to teraz może przejdę w ogóle do szczegółów. A więc, słuchajcie, jeżeli chodzi o ten maraton, to jest totalnie, słuchajcie, na luzie. Tyle, ile uda Wam się przeczytać Sary J. Maas. Wiecie, bo to też nie jest tak, że wygra osoba, która najwięcej przeczyta. Absolutnie nie. Chodzi tutaj bardziej o osobę, wiecie, możecie przeczytać jedną książkę tej autorki, ale właśnie chodzi tutaj o oznaczanie, o w ogóle, na przykład, bo na moim Instagramie i tutaj też postaram się w społeczności, bo tutaj na YouTubie też chciałabym trochę tą społeczność ruszyć, jakieś posty, jakieś coś takiego. Dodam Wam grafiki, może z WeTransfera link, zobaczymy. Dodam Wam grafiki, tam będzie bingo, będzie, wiecie, różne rzeczy będą związane właśnie z książkami, będzie każda oddzielna plansza związana z poszczególną serią i wszystko będzie właśnie zależało od tego, na jakim Wy jesteście etapie, jeżeli chodzi o tę autorkę, jaką serię przeczytaliście, jakiej nie przeczytaliście, możecie dodawać recenzje, słuchajcie, jakieś rolki, to wszystko będzie naprawdę się liczyło, tylko pamiętajcie, żeby mnie oznaczać, bo bez oznaczania ja tego niestety nie będę widziała. Więc to jest jedna sprawa, zaraz Wam pokażę w ogóle, na jakim ja jestem etapie i co planuję przeczytać, ale tak, więc to jest z takich spraw organizacyjnych, zaczynamy od 1 kwietnia do ostatniego dnia miesiąca, a w maju też będzie coś podobnego co teraz, czyli tutaj mamy codzienne filmy, więc majówkę też planuję coś takiego zrobić, ale też będzie tego zapowiedź. Będzie, słuchajcie, cały vlog, po prostu cały miesięczny vlog z czytania Sary J. Maas. Także ja się niesamowicie z tego powodu cieszę. Dajcie koniecznie znać, czy będziecie brać udział koniecznie w tym wydarzeniu. Jeżeli tak, albo może nie, dajcie koniecznie znać w komentarzu. Ja tylko Wam szybciutko przypomnę, żebyście subskrybowali ten kanał, żeby było nas po prostu coraz więcej i żeby ten kanał się rozwijał, bo dzięki temu przyjdą jacyś sponsorzy i będą chcieli nam dawać darmowe rzeczy i ja dzięki temu będę mogła Wam te darmowe rzeczy też rozdawać. Także tak, oczywiście to był żart. Co? Ja jestem strasznie podekscytowana tym faktem, jak widzicie, bo bardzo długo zbierałam się do tego, żeby te książki pokończyć. I wracając, dlaczego kwiecień? Ponieważ w kwietniu wydawnictwo Uroboros zrobiło jakieś szaleństwo wznowieniowe, jeżeli chodzi o Sarę J. Maas. Jak wiecie, w zeszłym roku wychodziła i w tym roku na początku zaczęła wychodzić kolekcjonerska, jubileuszowa kolekcja Szklanego Tronu. No nie wiem, pokażę Wam tutaj na przykładzie Wieży Świtu. Ja właśnie dostałam całą tą serię od wydawnictwa Uroboros, ale to jeszcze nie koniec, ponieważ dwory również zostaną, słuchajcie, wznowione. I to właśnie wszystko będzie, słuchajcie, w kwietniu. Ja sobie jeszcze tylko tu szybko wejdę na Instagrama Uroborosa, bo nie sprawdziłam dat. I stwierdziłam, że to jest po prostu idealny miesiąc do tego, żeby dokończyć to, bo będę miała takie piękne wydanie. Ja w ogóle jeszcze Szklany Tron mam w tym starym, starym, białym wydaniu. Ale poczekajcie, poczekajcie. Tu jest Imperium Burz, przecinaczka, dobra, czyli tutaj już dalej. Gdzie to zapowiedź była? Co tam, Mateuszek?
Będziesz brał udział w naszym maratonie z Sarą James? Nic nie słyszę, bo słucham cały czas. Aha, okej, fajnie, dziękuję. Aha, super. Tak właśnie się interesujesz się, właśnie tak. Tak się. O, dobra, mam, słuchajcie. I tak, 10 kwietnia, tu wam wkleję grafikę. 10 kwietnia będzie wznowienie dworów Cierni i Róż oraz dworów Mgieł i Furii. 24 kwietnia będzie, słuchajcie, dwór Szronu i Blasku Gwiazd i dwór Skrzydeł i Zguby. I też 24 kwietnia będzie Zabójczyni i Królestwo Popiołów. I 15 maja będzie Dwór Srebrnych Płomieni, jeżeli chodzi właśnie o to. Więc no, wydaje mi się, że po prostu nie ma lepszego miesiąca, jeżeli chodzi o kwiecień i o czytanie tej autorki, jeżeli wydawnictwo Uroboros po prostu wznawia praktycznie wszystko, odnawia i wydaje w tak pięknych okładkach. Ja ogólnie wam powiem, bo widzę właśnie, że tutaj jest troszeczkę taka gównoburza na temat tych okładek, które wznawia wydawnictwo Uroboros, i mi szczerze one się bardziej podobają. W sensie one są też zagraniczne na całym świecie i tu chyba też była kwestia prawa do tych okładek, nie wiem jak to jest, ale zanim wiecie, zanim zaczniecie wylewać takie swoje żale i pretensje, to dopytajcie się, jak to naprawdę jest, bo no czasami wydawnictwa nie mają po prostu, wiecie, nie mają dużo do gadania. Także najpierw wiecie, tam dopytajcie i oni na pewno wam odpowiedzą, więc tutaj chciałam tak prywatnie wam to przekazać, bo widzę te komentarze, które są mocno średnie. Także słuchajcie, ja się mega jaram. I teraz jeżeli chodzi o mnie, to nie przez przypadek trzymam tutaj Wieżę Świtu, ponieważ właśnie na tej książce, jeżeli chodzi o całą serię Szklanego Tronu, zakończyłam swoją przygodę. I tutaj jestem, słuchajcie, na stronie 232, czyli no troszkę mi zostało, ale w tych wydaniach po prostu ja mam straszliwą ochotę na czytanie tych książek. I ja też ostatnio mam straszną fazę na romantazy. No a jakby nie patrzeć, Sarah J. Maas jest takie romantazy po prostu porządne, więc wydaje mi się, że naprawdę fajnie mogę spędzić czas z tymi książkami. Więc tak, planuję dokończyć, jeżeli chodzi o mój maraton, to planuję dokończyć Wieżę Świtu. To po pierwsze. Planuję przeczytać. To są moje plany oczywiście na ten maraton, bo wiecie, to jest tak, że oczywiście będą tu inne filmy i tak na dobrą sprawę wy tu za dużo tej Sary J. Maas nie będziecie widzieć, ewentualnie gdzieś tam w reading vlogach, gdzieś tam będą się pojawiały, ale tak na dobrą sprawę najwięcej będziecie widzieli na Instagramie i tam was zapraszam. Oczywiście tutaj na społeczności też będę wam update'owała, będę pytała się was, jak wam idzie, więc tutaj jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, to zachęcam, bo wiem, że ta społeczność wyświetla się osobom chyba tylko, które subskrybują kanał. No i tam też właśnie w tych społecznościach, w komentarzach możecie właśnie się udzielać. Nie wiem, czy można załączać jakieś zdjęcia, czy nie, czy jak to wygląda, muszę się zapoznać z tym. Ale tak, więc planuję przeczytać Wieżę Świtu, to koniecznie. I na pewno chciałabym przeczytać Zabójczyni, czyli to są te opowiadania. Królestwo Popiołów raczej nie dam rady, ale no z drugiej strony to jest najnowszy tom i też chciałabym go przeczytać w tym nowym wydaniu, a tutaj są dopiero 24 kwietnia te książki wydane, więc raczej nie zdążę, więc zróbmy tak, że Wieżę Świtu będę chciała dokończyć, czyli to jest naprawdę mnóstwo stron, ponieważ to jest, słuchajcie, no tu jestem na 232, a stron ta książka ma 846, więc no ponad 600 stron ma sama ta książka, Zabójczyni. Zabójczyni mam w tym starym wydaniu jeszcze, dlatego mnie nie ogranicza jej czytanie, jeszcze w tym, słuchajcie, mam wydaniu, no tutaj to jest piękne, które będzie wydane, no ale jest, mam, więc będę mogła, to są opowiadania, więc będę mogła ją przeczytać. Jeżeli chodzi o Szklany Tron, to ja bym chciała właśnie tyle. Dalej, dwory. Jeżeli chodzi o dwory, to ja przeczytałam dwory do Dworu Szronu i Blasku Gwiazd. Natomiast chciałabym ten najmniejszy tom zrobić, reread go, bo za dużo z niego nie pamiętam. Więc chciałabym zrobić reread Dworu Szronu i Blasku Gwiazd, to jest nie za gruba książka, więc jak wyjdzie tego 24 kwietnia, myślę, że Uroboros też podeśle mi troszkę wcześniej ten egzemplarz i właśnie będę chciała go dokończyć, więc to jeżeli chodzi o dwory, bo już ten Dwór Srebrnych Płomieni to jest właśnie książka, której już nie czytałam, ale chciałabym ją przeczytać w tym wydaniu nowym, ale zobaczymy, jeżeli uda mi się i znajdę czas, no to wiadomo, będę chciała czytać więcej, bo też właśnie dwory mam w tym szarym wydaniu, tym starym.
Także to jest to. No i moim chyba priorytetem, jeżeli chodzi o, o to, jest właśnie seria Księżycowe Miasto, słuchajcie. Jeżeli wiecie albo nie wiecie, książki te znajdziecie w formie audiobooku, dlatego będzie mi dużo łatwiej przyswoić tę serię właśnie Księżycowego Miasta, bo Szklanego Tronu i Dworów, Dwory chyba są w audio? Chyba tak, na Empik Go właśnie. Więc ja zacznę na pewno po prostu słuchać sobie pierwszego tomu, no i tyle, ile mi się uda, więc to jest tak naprawdę seria priorytetowa dla mnie. Wiadomo, tam właśnie chcę dokończyć, trochę sobie przypominać te historie, żeby z nowymi wznowieniami dokończyć tę serię, no ale żeby dokończyć tę serię, no trzeba przyznać, że tych książek troszeczkę jest. No a w słuchawkach będę słuchała właśnie Księżycowego Miasta, bo jestem go bardzo ciekawa, zbiera naprawdę fajne i dobre opinie, no i ten ostatni tom wygląda cudownie, także w ogóle moim celem jest na ten rok skończenie wszystkich książek Sary J. Maas, bo mam do nich pewnego rodzaju sentyment. Jak jeszcze studiowałam w Toruniu, to robiłam miesiąc też właśnie z Sarą J. Maas i tam tylko wtedy z Dworami. I właśnie te wszystkie tomy Dworów przeczytałam w ciągu jednego miesiąca, a one były dosyć grube, a ja wtedy, wiecie, też jakoś super dużo nie czytałam, więc tak, w ogóle może Wam podlinkuję, bo to jest bardzo ciekawe, bo to chyba robiłam w 2018 albo 2019 roku, chyba w 2019 był ten miesiąc z Sarą J. Maas, więc podlinkuję Wam tak dla wspomnień właśnie ten maraton wtedy. Tam były vlogi tygodniowe, no było to bardzo ciekawe. Także słuchajcie, pamiętajcie, że za udzielanie się dostaniecie właśnie, wygracie takie Księżycowe Miasto. Cały regulamin konkursu macie w opisie na dole, ja jestem, straszliwie się cieszę. No i tak jak mówię, no te książki wygracie dopiero w maju, no bo przez cały miesiąc będziemy sobie robić. Ja teraz uciekam, idę robić grafiki dla Was, bo jeszcze ich nie przygotowałam. Także dzisiaj, jak oglądacie, to sobota, więc jutro w niedzielę chciałabym Wam te grafiki wstawić. Może w poniedziałek, bo pierwszy jest w poniedziałek. Dobra, nie, pierwszy... Tak. Pierwszy jest w poniedziałek. No zobaczymy. Postaram się jak najszybciej po prostu dla Was to zrobić. Dajcie koniecznie znać właśnie, czy będziecie brać udział, czy będziemy razem czytać Sarę J. Maas. No i tak. Tak to się prezentuje, a ja już Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Widzimy się już jutro w odcinku. No i co? I życzę Wam wesołych świąt, bo jutro święta. Spędźcie je na dworze, koniecznie z masą książek. Tego Wam życzę, żebyście odpoczęli, żebyście mieli słońce i żebyście spędzili cały dzień siedząc i czytając i żeby Wasze brzuchy były absolutnie pełne. Także ja już bardzo serdecznie dziękuję Wam za oglądanie, już się nie mogę doczekać. No i widzimy się już jutro. Cześć!